Jak ukryć ciała tych dumnych za życia, pomordowanych w ubeckich więzieniach? Jak ich pohańbić i godność odebrać, by pamięć o nich została w podziemiach? By w martwej ciszy, niemocy udręce, wybite zęby, wyłamane ręce nigdy nie mogły przypomnieć o sobie, leżały w dołach, nie w święconym grobie. Żeby rodziny, żony, nawet dzieci nie miały miejsca, by świeczkę zapalić, żeby modlitwa, ni krzyż ich nie wspomniał, nikt nawet imion nie umiał ustalić, by nigdy więcej z ziemi nie powstali, by ich upodlić, zasnąć niepamięcią. Na nich oprawcy trumny swe składają, a zwłoki czynią szyderczą pieczęcią. Zrywamy dzisiaj zapomnienia całe. Powstają z martwych, niezłomni wyklęci. Milcząc wołają naszymi głosami, dla nas za życia i po śmierci święci. Ty, co przychodzisz odkrywać historię, złóż dzisiaj pokłon na łączce kwaterą. Żyj tak, by oni byli z ciebie dumni. Pamiętaj, cześć i chwała bohaterom.